Mamy 8% gry oraz 2 na 10 stage'y. Tak, ta gra ma 10 stage'y. I 51 minut gry już za sobą. Hey, Rayman! Lee told me to help you find the four men. I know that the first one is in the temple on the Lost Island. No, czyli teraz mamy zadanie dostać się do The Lost Island. No ale żeby dostać się do The Lost Island, musimy najpierw uratować Bzita, który jest do The Marshlands, czyli na bagnach, innymi słowy. Czekajcie, nawet włączę select. Tak, musimy teraz uratować Bzita. Więc lecimy ratować. Tu swoją drogą będzie też bardzo fajna sekwencja. Mam nadzieję, że ona mi się nie zbaguje, bo 3 lata temu pamiętam, że mi się zbagowała tutaj. A trochę byłoby przykre, gdyby tak się stało. Thanks, Clark. Without you, the pirates would have captured me again. Don't mention it. Good wasting pirates is good for my joints. Hey you, come back here, I got something to tell you. Ja pierdzielę. O, zbagowało się najgorzej. Jezus Maria. Czekajcie, moi drodzy, ja zrobię reset. No dobra, jestem z wami z powrotem już oficjalnie. Powiem tak. Zadanie od Tinsinów właśnie jest takie, że musimy udać się teraz do bagien, żeby po prostu, no, uratować Bzita. I dzięki temu Bzit nas zabierze do The Lost Island. Coś, czego nie wspomniałem, to to, że gra również została stworzona pod... przy współpracy z RenderWare 3. Taka mała ciekawostka. W sensie studio RenderWare 3. Tam, wiecie, dało coś od siebie. No, i tutaj musimy lecieć w tę stronę, żeby dostać się na bagna. No, dokładnie tak. Checkpointik. I teraz pytanko, czy to będzie właśnie ta lokacja tutaj, czy źle polazłem? Tak, tutaj. No to zaczynamy w takim razie. Zobaczymy co i jak, z czym to się je. Tutaj sobie w razie co save'nijmy. Oczywiście, że tak. Meanwhile, the pirate prison ship, slaves now on board, 22,730. Ładnie. Okej. Okay. In Razorbeard's private cabin. Prywatna kabina Razorbearda. You'll pay for that, soldier. Brzytwobrody zjadł sobie teraz właśnie tysięcznego luma. Co za tym idzie, musimy ich teraz zebrać 999 i potem oczywiście tajnego tysięcznego zdobyć. Jak widzicie, Brzytwobrody moim zdaniem względem wersji na PS1 ma o wiele lepszego voice aktora, tak samo jak ten cały przydupas Brzytwobrodego, w sensie wiecie, ten podwładny. Oczywiście sobie save'niemy. Ja nie mam nic do ukrycia i let's go. Let's go, że tak powiem. Zobaczymy, czy to jest ten poziom, czy ja dobry poziom wybrałem. Nie, nie wydaje mi się, że do dobrego poziomu poszedłem, bo tutaj raczej Bzita nie ma. No ale no cóż,
Przynajmniej starania były dobre, co nie? Ale muzyka tutaj... Co prawda nie rozkręciła się jeszcze, ale jest to bardzo nostalgiczny soundtrack. Mega mi się podoba. Tak powolutku, ale się rozkręca coś. Tak, jak główka Li się pokazuje przy tym Familiar Sprites, czyli po prostu przy tych duszkach, które ratujemy, to oznacza, że mamy już jakby dostęp do tego tajnego poziomu Li. W zasadzie bardziej do poziomu Li. Bardziej bym rzekł. No teraz się muzyczka dopiero rozkręca. Szkoda, że taka krótka konfrontacja. Tu muzyka aż ucichła. No, zombie kurczaki lecą w nas. Znaczy zombie ptaki, bardziej bym powiedział. To nie są kurczaki, tylko ptaki. Muzyka aż ucichła, bo normalnie nie mogła wytrzymać tego, co tutaj się dzieje. Uwaga. I tu mamy dostęp do kolejnej klatki. Jak ja nie trafiłem w tego luma? O, teraz włączyła się muzyka, która powinna się wtedy włączyć przy tych zombie ptakach. Tam jest klateczka, widzę. Czasami niektóre lumy są w dziwnych miejscach pochowane, to mogę przyznać, ale czasami to nawet całkiem spoko się je zdobywa. O, i kolejna klatka, która była w wersji na PC. Poza wersją na PS1, bo tutaj w wersji na PS1 nie było. Chyba że w demówce, bo wiem, że w demówce wersji na PS1 to faktycznie była w tym miejscu również klatka. To tak warto też wspomnieć, bo pamiętam z mojego let's playa. No i przy okazji takim dodatkowym elementem w tym poziomie, poza tym, że poziom jest sam w sobie rozbudowany, to mamy jeszcze żaby, które w zasadzie uciekają od nas. To też fajnie, tak wiecie, umila oko, nie powiem, że nie. A widzicie, jednak was trochę oszukałem. Tutaj mamy Bzita. No ale żeby uratować Bzita, musimy teraz pozbyć się robopiratów. No, to jest jeden z najcięższych. Bo może bombami rzucać i jak do niego bliżej podchodzisz, to miotacz ognia używa, nie? Więc radzę uważać naprawdę, bo to się dosłownie ciężko, że tak powiem, walczy z frajerem bożym. No, musimy się teraz w równinach minizaurów spotkać z... w równinie minizaurów z Bzitem. On nas zabierze do The Lost Island.
O, dostałem tutaj, widzę, że dzwonią do mnie. Proszę mi nie przeszkadzać teraz. Ja tutaj teraz nagrywam Raymana Revolution Bożego. Nie wolno mi teraz przeszkadzać. Ja wiem, że tutaj tylko ten soli wodowy wariat dzwoni. Ojejku, dobra. Jak tu wyglądamy z slumkami? Okej, tak to wygląda. Całkiem spoko. Tutaj niestety nie będziemy mogli chyba wszystkiego znowu zdobyć, bo tam potrzebujemy pewnego... No, pewnej umiejki, którą później nabędziemy. Oj, to jest ten kurde gorl z wodogłowiem w dupie. Jezu, jak ja go nienawidzę. To jest taka udręka z wersji na PC, ta PS1, z jakiejkolwiek wersji, w jaką mogłem zagrać. Z tego co pamiętam, w wersji na PS1 ta bramka była bardziej zamykana na drzwi niż na laser. Aczkolwiek mogę się mylić, ale nie, dobrze chyba pamiętam, bo pamiętam nasz niedawny let's play na Crew Zajebatsu. I teraz malutkie urozmaiconko, moi kochani. To oczywiście, powiedzmy, przedostatnią klatkę zebraliśmy, bo jest jeszcze jedna. Muzyka się za bardzo rozkręca, ja widzę. To jeszcze nie jest czas na rozkręcanie. Przede wszystkim czas zebrać tutaj lumka. I tam, proszę państwa, mamy również sekwencję. I tutaj, proszę państwa, mamy sekwencję, do której się nie dostaniemy, ponieważ spływ wody będzie nas przenosił tutaj w dół. Czyli innymi słowy, musimy sobie odblokować nową umiejkę, która pozwoli nam dostać się tam wyżej, żeby zdobyć pozostałe też lumki swoją drogą. Okej, tak wygląda sprawa. Dosyć ciekawie, nie powiem, że nie. Co z tego, że mamy wszystkie klatki, skoro nie mamy wszystkich lumków? Lumki tutaj to jest taka postawa. Znaczy, w sumie nawet jakbyśmy mieli wszystkie lumki i nie mielibyśmy wszystkich klatek, to wynik byłby podobny.